Dalej, czytając Księgę Rodzaju, dzisiaj jesteśmy świadkami stworzenia człowieka. Chcę podkreślić też to, że przy stworzeniu też jest powiedziane, że człowiek jest obdarowany przez Boga wszystkim, czego potrzebuje. Że Bóg nie stwarza człowieka i go zostawia, tak jak niektórzy pewnie mogliby pomyśleć, ale troszczy się o człowieka, jak już go stwarza na tym świecie, to go wyposaża we wszystko, czego potrzebuje. Co nie znaczy, że człowiek wszystko może i że nie ma żadnych ograniczeń. Jasno też są powiedziane kryteria, ograniczenia, to, czego człowiek nie może. Dlaczego? Bo mu nie służy. To nie znaczy, że człowiek nie jest wolny, ale że jest ograniczony w tym swoim stworzeniu. I jeżeli uszanuje te jasne kryteria, które Bóg daje, wtedy może czuć się wolny. My oczywiście patrzymy na to z naszej perspektywy, już po grzechu, zadajemy pytania, dlaczego tak Bóg to stwarza. Nie rozumiemy do końca sensu tych ograniczeń. Czasami nawet szukamy dziury w całym, można by tak powiedzieć, nie widząc zamysłu Bożego. A Bóg stara się to powiedzieć najprościej jak możliwe. To oczywiście rodzi we mnie pytanie, nie wiem czy w was, mam nadzieję, że również. Dlaczego nie potrafimy tego przyjąć tak prosto, tak jak Bóg o tym zwyczajnie mówi? Mówi z miłości, nie mówi przeciwko nikomu. Po prostu zdecydował się tak nas stworzyć. To pytanie, które jest po naszej stronie. Czy my decydujemy się przyjąć, że jesteśmy tak stworzeni? Jednocześnie uznając, że to jest najlepsze, jak tylko możliwe. Jesteśmy świadkami stworzenia człowieka. Jak my się w tym słowie odnajdujemy? Z każdego z nas to wychodzi. Często łapię się na tym coś, co można by było nazwać taką duchowością rzodkiewki, mentalnością rzodkiewki. Ktoś to tak ładnie nazwał, że na zewnątrz ona jest czerwona, w środku jest biała. Bardzo często łapię się na tym, że ja na zewnątrz jestem pełen gorliwości, wręcz rozpromienionej do czerwoności, a w środku jest jałowość. Najważniejsze jest to, co chce Jezus tutaj przekazać, żeby zbyt szybko nie szukać kozła ofiarnego na zewnątrz, żeby nie powtarzać takich zdań, to przez ciebie świecie, to przez ciebie człowieku, to przez ciebie diable. Nic nie wychodzi z zewnątrz, nie wchodzi z zewnątrz do człowieka, tylko to, co z wewnątrz, z ludzkiego serca wychodzi, to czyni człowieka nieczystym. Nie szukaj kozła ofiarnego. Wpierw spójrz w swoje serce, uwrażliw je na to, co jeszcze Jezus chce z tobą i w tobie zrobić. Ten chlebak powstał dzięki hojności naszych patronów. Dziękujemy.